Siemanko, z tej strony Elio, Patari, Retrofan. Dzisiaj bierzemy się za gierkę Riot. Riot, jak to kiedyś wymawiałem. Mordoklepka, która swego czasu, czyli ze 30 lat temu, strasznie mi się podobała. No i przypomnimy ją sobie teraz, jak w to się grało, jak to wyglądało i jakie tam będą ogólne wrażenia po tak długim czasie. No to zaczynamy. Generalnie był to okres, w którym gdzieś już tam widziałem, sprawdzimy sobie ciosy, czyli walenie pięścią. Gdzieś było też kopanie z kolanka. Joystick góra chyba było kopanie z kolanka. Joystick dół teraz o przytrzymanie leżącego. Joystick w górę, kolanko, zgadza się. Dobra, był to okres, w którym gdzieś już tam jakiś kolega, na przykład nie wiem, z podstawówki Bartek miał Amigę 1200, kumple mieli tam Komodorka, Krzysiek miał Amigę 500, więc widziałem już takie gierki tego typu. Coś mi się kojarzy, że chyba w Double Dragona pierwszą część grałem u kogoś. No i to była taka typowa mordoklepa, w której no idziemy w prawo, pojawiają się przeciwnicy, no i ich tam czepiemy. No i jak na giełdzie gościu powiedział mi, że właśnie taka gierka wyszła na małe Atari, no to trzeba było kupić oczywiście. No i odpaliłem Riota. Na tamten czas, no grafika, jak widzicie, całkiem niezła, no nie jest jakiś kompletny shit. Te postacie, czyli te sprite'y, no nie wyszły dobrze, bo ja nagrywam telewizor, jak gram, ale no faktycznie wygląda to trochę lepiej niż tutaj na tym filmiku. Więc no gierka prezentowała się całkiem fajnie. Ten model walki też był w miarę taki urozmaicony jak na inne tytuły, które gdzieś tam miały jakieś schematy walki. Bo tutaj można było walnąć z pięści, można było tak walnąć z pięści i łokcia jednocześnie, jak nas dwóch przeciwników atakowało. Było to przytuszanie, był cios z kolanka, także było to całkiem fajne. Oczywiście nie było takiej rozpierduchy totalnej jak w Double Dragonie, bo tam można było się jeszcze przemieszczać góra-dół po tym ekranie. Więcej przeciwników naraz było, ale całkiem ta gierka fajnie wypadała jak na małe Atari i cztery kolory, które tu mieliśmy. Więc zagrywałem się w nią dosyć sporo. Podobało mi się w niej to, że w miarę różnorodność przeciwników była spora, bo najpierw byli ci kolesie, co właśnie wychodzą z lewej, nie wiem, mi to jakiegoś kosmita przypomina w ogóle. Byli potem ci skinni, łysi, teraz taki mięśniak się pojawił, później kojarzę, będzie jeszcze gościu z pałką i coś tam jeszcze dalej było, także była w miarę duża ilość tych ciosów, które mogliśmy zadawać w sposób prowadzenia tej walki. Była jakaś tam mnogość przeciwników. Nie pamiętam, czy zmieniało się to tło, które tam z tyłu widzimy. Nie wiem, spróbuję przejść pierwszy etap, ten stage one i zobaczymy. Naprawdę nie pamiętam. Natomiast jak na możliwości 8-bitowych komputerów, ilości pamięci dostępnej, no to wiadomo, gierka była ok. No, nie spodziewajmy się jakiejś superinteligencji tych przeciwników, no bo dostali parę cepek i puściliśmy klawisz fire, no to się wycofywali na parę kroków, wracali z powrotem, czyli to było strasznie schematyczne i po dosłownie paru takich rundkach można sobie było wypracować taktykę na każdego z nich. Na przykład, nie wiem, ten łysy dostawał strzała i jak puszczaliśmy fajera, no to on się cofał na 5 kroków. Ten mięśniak się cofał troszkę dalej. Potem pamiętam gościa z pałką. Pamiętam, że on miał bardzo mało energii. Było go dosyć łatwo, znaczy szybko go ściągnąć na glebę, ale jak dostaliśmy tą pałką w łeb, no to nam strasznie dużo zawierało. Także było to w miarę zróżnicowane. Ci przeciwnicy byli inni. No. Ten kopał, ten się więcej razy cofał, ten walił pałką, więcej energii zabierał. Także było to całkiem fajne. Ilość tej energii, którą mieli przeciwnicy, też jeden miał więcej, drugi mniej. Podsumowując, no całkiem fajna mordoklepa jak na małe Atari. Nie pamiętam, czy ją przeszłem, raczej nie, bo chyba ona była zbyt długa. Pamiętam, że już potem zaczęła mi się nużyć troszeczkę, ale co jakiś czas wracałem do niej. No fajny jest ten motyw z tym przyduszaniem przeciwnika, jak już leży, ma resztkę energii, leży na ziemi, trzeba kucnąć i przydusić go, żeby padł, a jak tego nie zrobimy, no to on wstaje i może nam znowu zacząć klepać maskę. No następnego przydusimy.
Co jakiś czas tam chyba, czy to ileś punktów, nie pamiętam, ani zwróciłem teraz uwagi, dostajemy nowe życie teraz tam, jak widzicie, koło punktów mam dwa życia. Pamiętam też, że jak zginęliśmy, to danego stage'a nie zaczynaliśmy od początku, tylko przy tych przeciwnikach, przy których zginęliśmy, czy tam nas obili do nieprzytomności. Więc jak się tak w miarę opanowało, pewne zasady, czyli na przykład lecimy cały czas wciśniętym fajerem, nie przerywając, wykańczamy go kopniakiem, bo zabierał więcej energii. Używamy tego uderzenia podwójnego, czyli ciosu w jednego przeciwnika, a łokciem w drugiego. To naprawdę szło daleko zajść w tej gierce. No i ja oczywiście nie miałem Amigi, nie miałem w ogóle wizji na jakiś tam lepszy komputer. No, u mnie się nie przelewało z kasą, te używane Atari to był i tak szczyt możliwości rodziców, więc jak tak sobie pograłem w tego Double Dragona u Bartka czy u Krzyśka, no to zginąłem właśnie i zaczynamy w tym samym miejscu. Jak sobie pograłem w tego Double Dragona u kumpli, no to no fajnie było, więc przychodziłem do domu i ten Riot był taką namiastką tego. Oczywiście wyobrażałem sobie, że to jest Double Dragon i że właśnie w to grałem, że to jest tak samo fajne jak tamto. No i się ciupało. Tu widzicie, jest właśnie kolej z pałką. On ma mniej energii niż inni przeciwnicy, ale jak sieknie tą pałką bez łeb, no to tej energii schodzi dosyć sporo. Z takich rzeczy, które mi się nie podobają w tej grze, które teraz zauważyłem po tych latach, a nie wiem, czy wtedy na to zwracam uwagę, wątpię, ale nie mamy żadnego takiego wskaźnika miejsca, w którym się znajdujemy danego etapu. I tak naprawdę nie wiem, czy jeszcze musimy przejść, nie wiem, 10 ekranów w bok, rozwalić jeszcze tych 10 przeciwników, czy może 2 ekrany w bok. Cholera wie, nie ma takiego wskaźnika, który by nam mówił, o kurde, już się zbliżamy, jeszcze 2 walki, 3 walki i będzie koniec etapu i następny. No, idzie mi całkiem nieźle, jak na pierwszy raz po tylu latach, więc może się uda dojść do stage 2 i zobaczymy przynajmniej, czy zmienia się to tło, które jest na stylu, jakieś takie komunistyczne z lat 80-90 bloki. 4-piętrowe. Idziemy dalej. Także gierka podobała mi się. Myślę, że warto w nią zagrać. Chociażby dla takiego porównania do innych gierek, w których była możliwość, nie wiem, bicia się z napotkanymi przeciwnikami, bo przeważnie w gierkach to był tylko wyłącznie na przykład kopniak jednego rodzaju, a tutaj jednak jest to kopnięcie z kolanka, jest piącha, jest łokieć, jest przyduszanie, także no 4, czy może jeszcze jakimś, nie wiem, piąte, może 5 jest tych ciosów, więc jest to duża różnorodność jak na taką gierkę na naszym sprzęciku. Ponieważ ci przeciwnicy też się zmieniają, no to tak szybko ona się nie nudziła, ta gra. Szkoda, że tu nie było trybu na dwóch. Z tego co pamiętam, w Double Dragon była taka możliwość, że siadało się z kumplem, dwa joje, no i naparzało się współpracując ze sobą w tych przeciwników. Ale to nie zmienia faktu, że i tak gierka fajna. No, muzyka jest troszkę irytująca już po czasie i szkoda, że nie ma odgłosów tej walki, jakichś tam odgłosów klepanego ryła albo ciosu z buta. No ale no, tak. Takie były możliwości, prawdopodobnie może pamięci więcej nie starczyło na takie efekty. Tego nie wiem. A widzicie, jak ten gościu się zamachuje tą pałką? On jest generalnie cianiarz, bo zbiera te klepy, wystarczy fajera przytrzymać przez kilka chwil i gość jest położony, ale jak atakuje on razem z innym kolesiem i my się zajmujemy tym drugim, dostajemy jedną cepę i padamy. Już straciliśmy życie, zostały nam ostatnie. No i teraz mamy tych dwóch z pałką, także no najlepiej nie dać się zakleszczyć, tylko się obracać. No ja się dałem zakleszczyć właśnie, patrzcie jak schodzi energia. Tego przedusimy. No, nie udało się, klepa, leży. No i tego lejemy teraz. Wystarczy trzymać, tak jak mówię, fire. Jest. W ogóle najlepszy motyw jest w tej gierce, co zauważyłem teraz, taki, że jak zdążymy dojść do kolesia, który jest z prawej strony i tak blisko do niego podejść, żeby on nie mógł się już cofnąć, to po prostu lejemy go do śmierci, bo niektóre z tych chłopków, jak mają możliwość się cofnięcia, to wyrywają się z tych naszych ciosów, z tej klepy, która leci, cofają się na chwilkę, no i wtedy się przerywa zabieranie im życia. Uwaga, chyba padnę, a leżę.
i zostało nam. No nie mamy już żyć zero, także zaraz pewnie. A nie, ale mamy full energii znowu, no to spoko. Może się uda jeszcze jedno życie zebrać, może się do tego stage 2 uda dotrzeć. Nie wiem, czemu aż tak beznadziejnie wychodzi to nagranie tego chłopka. Ci przeciwnicy jeszcze w miarę wyglądają, ale ten nasz bohater po prostu jest jasną taką plamą. Nie wiem. No na razie nie mam pomysłu i sprzętu, żeby zmienić sposób nagrywania moich filmików z ekranu, a tak jak wam w którymś filmie mówiłem, ja nie będę używał emulatorów na stacjonarce. Ja chcę pokazać, jak to wyglądało na danym sprzęcie. Wczytuję te gierki z dyskietki i na razie tak zostanie, ale to jest kosztem tej właśnie jakości, bo generalnie gaszę światło w pokoju, zsuwam rolety, zasłaniam wszystkie jakieś punkty, gdzie bije jakaś poświata, żeby się nie odbijało to na ekranie, ale często telefon ma problemy potem ze złapaniem ostrości. No ale to jest mniej ważne. Dobra, klepiemy i trochę się trzeba skupić, bo musimy dojść do tego stage 2, bo jestem cholernie ciekaw, czy zmieni się to tło. Bo robi się już takie to monotonne troszeczkę. No i trochę długo już się leje i tych przeciwników było sporo, więc wypada już zmienić jakąś lokalizację. Myślę, że to, znaczy nie wiem, czy tak jest, ale powinno być tak jak w tej grze daremnej Top Secret, że no co każdy level zmienia się to otoczenie jednak, albo jak w Operation Blood, prawda? Przechodzimy etap i raz jest wioska, raz jest dżungla. Tutaj też się to miasto może zmienić w jakieś, nie wiem, wysypisko śmieci, jakieś slumsy albo coś, a nie tylko mur i bloki za nim. O, jest stage 2. Przeszliśmy. Elegancko, uwaga. No i dupa. Tło jest to samo. No i w takiej sytuacji przychodzi mi ochota na nagranie już, powiem szczerze. No bo jak... O, leje mnie pałką. Patrz, jak schodzi energia. Przechodzi mi ochota na granie, bo już mnie to nuży. Co nie zmienia faktu, że polecam wam spróbować tą gierkę, bo jak ktoś nie grał, to warto. Przedusimy kolesia, ale nie wiem, czy się uda tego rozwalić, bo mało energii mamy. Spróbujmy z kolanka dużo szybciej energia mu schodzi. Jeszcze raz i będzie leżeć i dusimy. Dobra, udało się. Przejdźmy jeszcze dalej. No tak czy siak jestem bardzo zawiedziony, że to tło się nie zmieniło. Poszli strasznie na łatwiznę. A nie ma tutaj aż chyba tyle grafiki, żeby cała możliwa do wykorzystania pamięć poszła na to, co widzimy. Chyba, że nie wiem, chyba, że tło się zmienia co dwa etapy. Albo co trzy, nie wiem, nie pamiętam za cholerkę, jak to było. Dobra, chyba padniemy. Resztka energii. Leją nas goście w czapeczkach, dosyć umięśnieni. Chociaż może teraz pociągniemy, trzymamy faję, trzymamy, lejemy gościa. Jest, życie przybyło, czyli co 10 tysięcy punktów przybywa życie. Ale tak czy siak trochę mi się już nudzi. Chyba nie zrobię longplaya dzisiaj z tego. Może jakaś nowa postać będzie? A jak nie, to chyba będziemy kończyć, bo już mi się nie chce. A to, co chciałem pokazać, wam pokazałem. Może teraz wydźwięk tego, co mówię, jest taki negatywny, że gierka jest nudna. Nie, spróbujcie w nią zagrać. Czasem się na pewno znudzi, ale ten jeden raz warto się z nią na chwilę zaprzyjaźnić, że tak powiem. Dobra, teraz już nic nie robię, niech mnie zleją na maksa. Reasumując, w miarę taka przyzwoita grafika, chociaż na moim filmiku tego nie widać, szczególnie jeżeli chodzi o postacie. Brak odgłosów gry, muzyka trochę nużąca. Za pierwszym razem, przez jakiś tam czas, gameplay jest całkiem fajny, bo jest tych ciosów sporo, jest różnorodność przeciwników. Ogólnie gierkę pozytywnie oceniam. No, koniec. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli filmik się podobał, standardowo łapka w górę, no i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Narkam.